tvpodkarpacie.pl. Jesteśmy na podstrefie ekonomicznej, tak? Przyjechaliśmy tutaj, coś udało się zrobić w tej kwestii? No właśnie, przez 4 lata jedynie udało się wykarczować ten teren. Inwestycji brak. To jest naprawdę nasza pięta Achillesowa, że nie potrafimy przyciągnąć do naszego miasta i gminy inwestora. My bardzo długi okres czasu zabiegaliśmy o tą podstrefę, którą mamy. Rząd nas ubiegł i teraz cała Polska jest strefą ekonomiczną. Jeżeli Państwo spojrzycie, no tak naprawdę nie dzieje się tutaj nic i przez 4 lata nie działo się nic. Szumnie zapowiadana podstrefa rzeczywiście istnieje, ale inwestycji na niej brak. Na pewno trzeba zmienić ten stan rzeczy i na pewno my się tym tematem zajmiemy bardzo kompleksowo. Są prowadzone już rozmowy, aczkolwiek trzeba też zaznaczyć jedną rzecz. Takie rozmowy powinny być prowadzone z poziomu burmistrza Brzozowa i to on powinien zapraszać przede wszystkim przedsiębiorców i próbować ich przyciągnąć właśnie do naszego miasta i gminy. Przedsiębiorców do inwestowania w strefie na pewno nie zachęca fakt, że teren jest nieuzbrojony i bez dróg dojazdowych. tvpodkarpacie.pl